Jak może, moi drodzy, dostajemy piękny fragment dziś po raz kolejny Ewangelii na 2,5 tygodnia przed świętami, trwając w Adwencie, może naszych jakichś dobrych postanowieniach. Słyszymy, moi drodzy, o paralityku, który został wniesiony przez dach, przez swoich bliskich po to, aby właśnie na spotkanie z Panem Jezusem. Nie bez przypadku właśnie spotykamy się tu dla tego komentarza w kaplicy wieczystej adoracji, gdzie spotykamy Pana Jezusa 24 godziny na dobę. Moi drodzy, to ważne miejsce. Nie musimy wchodzić przez dach, nie musimy gdzieś w trudach wciskać się, chociaż czasami czy msza święta, czy nasza modlitwa, jakieś dobre nasze postanowienia, zajrzenie do Pisma Świętego, czasami wygląda jak paraliż, który musimy przezwyciężyć. Choroba, która jest nam bardzo potrzebna do tego, aby czasami pewne rzeczy też zrozumieć. Moi drodzy, Najświętszy Sakrament, Pan Jezus, ale też zwróćcie uwagę, bo w naszej kaplicy jest Pan Jezus otoczony 6 świętymi. Każdego dnia w naszym sanktuarium modlimy się do nich, aby pomagali nam właśnie zwalczać paraliż. Może warto zaprosić w tym czasie Adwentu, w naszych postanowieniach, naszych jakichś dobrych uczynkach, może po prostu w naszej normalności, jakiegoś świętego, który będzie nam pomagał, jak ci czterej przyjaciele, których ten sparaliżowany miał przy sobie. Gdyby nie oni, nie dotarłby on do Pana Jezusa. Zapraszam was do tego. Może warto wybrać jakiegoś świętego. Niech wam też pomaga w tym, aby właśnie dotrzeć na miejsce spotkania z Jezusem. Tak wiele będziecie mieli różnych spraw, zabiegania, wiele przygotowań. Może warto zacząć w tym roku trochę inaczej od tych duchowych, od tych, na które nie ma wpływu ani inflacja, ani wojna, tylko Pan Bóg. Zapraszam was do tego, walczmy z naszym paraliżem. A moi drodzy, na koniec niech będzie to piękne zdanie, które usłyszał sparaliżowany. Człowieku, odpuszczone są ci twoje grzechy. Walczmy z tym paraliżem, z grzechem. Amen.